Dobry wieczór. Czas na naszą kolejną bajkę. Usiądźcie wygodnie. Posłuchajcie. Dzisiaj będzie o trzech koziołkach z pyciołkach. Dawno temu żyły sobie trzy koziołki z pyciołki, które mieszkały po stronie bardzo stromego wzgórza. Koziołki z pyciołki zjadły całą zieloną trawkę i musiały udać się w poszukiwaniu nowego pożywienia. Koziołki z pyciołki widziały, że nieopodal w dolinie pełnej świeżej i zielonej trawki, ale żeby się do niej dostać, musiały przejść przez most, a pod mostem zamieszkiwał zły i głodny troll. Jestem głodny, powiedział pierwszy koziołek i mam ochotę na tę świeżą, zieloną trawkę. Ale zanim bracia mogli go powstrzymać, koziołek udał się w drogę. Tup, 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 wszedł na most i stukając kopytkami i wtedy rozległ się potężny głos. Kto ośmiela się stukać kopytkami po moim moście? To tylko ja, odezwał się najmłodszy koziołek z pyciołem, cichutkiem i przerażonym głosem. A ja jestem zły i bardzo głodny i zamierzam cię pożreć. Proszę, nie jedz mnie, jestem przecież taki malutki i chudziutki. Niebawem nadejdzie mój brat, a on jest o wiele większy ode mnie, powiedział najmłodszy koziołek. To prawda, została z ciebie tylko skóra i kość. Nie ma na tobie ani grama tłuszczu. Poczekam sobie na twojego większego brata. I tak oto pierwszy koziołek przeszedł przez most i ze smakiem zaczął zajadać świeżą zieloną trawkę. Drugi koziołek z pyciołek odrzekł. Jeśli mój brat przeszedł przez most, ja też mogę zrobić. Tup, 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 tup. Wszedł na most, stukając kopytkami i wtedy rozległ się potężny głos. Kto ośmiela się stukać kopytkami po moim moście? To tylko ja, odezwał się drugi koziołek. A ja jestem zły i bardzo głodny i zamierzam cię pożreć. Proszę, nie jedz mnie. Jestem przecież taki malutki i chudziutki. Niebawem nadejdzie mój brat. On jest o wiele większy ode mnie, powiedział drugi koziołek. To prawda, została z ciebie tylko skóra i kość. Nie ma na tobie ani grama tłuszczu. Poczekam sobie na twojego większego brata. I tak oto drugi koziołek przeszedł przez most i ze smakiem zaczął zajadać świeżą zieloną trawkę. Dwa koziołki pasły się na zielonej łące, a ostatni, bardzo głodny koziołek pozostał w tyle. W jaki sposób trzeci i najstarszy koziołek przedostanie się przez most? No cóż, jeśli moi bracia przeszli przez most, ja też mogę to zrobić. Tup, 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 wszedł na most, stukając kopytkami i wtedy rozległ się potężny głos. Kto ośmiela się stukać kopytkami po moim moście? To ja. Jestem duży i silny i wcale się ciebie nie boję. A ja jestem zły i bardzo głodny i zamierzam cię pożreć. Tak ci się tylko wydaje, odrzekł najstarszy koziołek. Możesz być zły i możesz być głodny, ale jeśli chcesz mnie zjeść, musisz mnie złapać. Troll drapał się na most i rzucił się na trzeciego koziołka, ale trzeci koziołek już na niego czekał. Obniżył rogi, zastukał kopytkami tup, 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 tup i skoczył w kierunku trolla. Trzeci koziołek uwódł ostrymi rogami złego i głodnego trolla. Troll wyleciał w powietrze i z wielkim pluskiem wylądował w bardzo zimnej wodzie. Głęboki nurt rzeki uniósł złego i głodnego trolla w kierunku morza i nikt go już więcej nie widział. Trzy koziołki z pyciołki nie są już teraz głodne. Zielonej trawki mają pod dostatkiem, a po moście mogą chodzić stukając kopytkami, kiedy tylko mają ochotę. To wy teraz też śpicie i śnijcie o tych koziołkach i o zielonej trawce. Dobranoc!